Jesteście świadkami performance'u pod tytułem Zawłaszczenie przez zasiedzenie. W 1970 roku na sympozjum we Wrocławiu Tadeusz Kantor zaproponował postawienie wysokiego 9-metrowego krzesła. Projekt wygląda tak. Projekt nie został zrealizowany, został zrealizowany dopiero w 2011 roku. Jesteśmy właśnie na tym krześle. Postanowiłem zawłaszczyć krzesło kantora przez zasiedzenie. W kodeksie cywilnym jest artykuł 172 ustawa 1, który mówi o tym. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20. Ja swoim gestem artystycznym skracam ten czas do 20 minut i w ten sposób zawłaszczam krzesło jako dzieło sztuki. Akt twórczy został dokonany. Dziękuję.